W uroczystym nadaniu nazwy jednej z suwalskich ulic wzięła udział Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Patronem ulicy został jeden z najsłynniejszych Suwalczan, nieżyjący małżonek pani Krystyny, Andrzej Wajda. Chciałam powiedzieć, że jestem szalenie wzruszona i przejęta tym, że w Suwałkach, które były tak drogie Andrzejowi, powstaje ulica jego imienia i to jest, Suwałki są pierwszym miejscem w Polsce, które w ten sposób uczciło mego męża. Urodzony w Suwałkach Andrzej Wajda w 2000 roku został honorowym obywatelem naszego miasta. W latach przełomu był senatorem ziemi suwalskiej. Gościł również w naszej małej ojczyźnie podczas realizacji filmu Pan Tadeusz. To dzieło było również przyczynkiem, dla którego wielokrotnie spotykał się z mieszkańcami Suwałk, z młodzieżą szkolną, a nawet z dziećmi, które uczestniczyły w jego pracy na planie tego filmu, zostawiając w ich życiu trwały ślad swej osobowości.